Rozmowa dnia w naszym studiu. Gość sygnałów dnia i radiowej jedynki Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych. Witam panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Będą w najbliższym czasie odchodzili policjanci ze służby. Rotacja jest no Ale cały czas częściej w niż zwykle. Czy częściej niż zwykle? Ja rzeczywiście zmieniam skład. Postawiłem na młodych oficerów doświadczonych przecież od przełomu Minęło już 27 lat. Ludzi niezwiązanych z MO, ludzi, którzy przystąpili do policji, ludzi, którzy przez lata byli blokowani, ich awanse były blokowane przez no, dawnych funkcjonariuszy MO. I to jest zmiana w policji, rzeczywiście tak. A jak daleko będzie sięgała ta, ta weryfikacja, to odsuwanie od pracy tych, którzy e, pracowali jeszcze w milicji obywatelskiej w PRL-u? Przy, przyjęliśmy takie założenie, że ci ludzie nie powinni być dowódcami w, w polskiej policji. Ten proces, w moim głębokim przekonaniu, powinien być przeprowadzone dużo, dużo wcześniej, no ale ze względu na to, że Polską oprócz tych krótkich przerw na rząd premiera Jana Olszewskiego i rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzili ludzie, którzy reprezentowali swoisty układ okrągłostołowy, a więc ludzie z części elit postsolidarnościowych i z części elit postkomunistycznych. W związku z tym te zmiany nie nastąpiły wcześniej, nastąpią teraz i następują teraz. I ilu takich dowódców, których trzeba odsunąć ze względu na przeszłość milicji obywatelskiej, jest w policji i ilu zostanie odsuniętych? Mogę powiedzieć procentowo, że ponad 16% wszystkich dowódców to wciąż ludzie, którzy rozpoczynali swoją działalność w MO. I ci ludzie, oni sukcesywnie odchodzą. To nie jest akcja, która została podjęta wczoraj. Nie. To jest sukcesywny proces. Ten proces następuje od czasu wyborów. Rok temu odbyły się wybory parlamentarne. 16 listopada został zaprzysiężony rząd i rząd Prawa i Sprawiedliwości takie zmiany przeprowadza. A to te decyzje zapadają automatycznie? Ktoś ma w CV, że zaczynał w WEMO. Czy pan jakoś, panie mistrze weryfikuje i na przykład mówi, no nie, tutaj pan Kowalski, prawda, no tylko 7 miesięcy zdążył być jeszcze przed 89 rokiem w no to to mi nie przeszkadza. A ja teraz jest dowódcą, prawda? Ja przyjąłem zasadę taką, którą wypełniają komendanci, bo to jest kompetencja komendantów. Zasadę dotyczącą Zmiany pokoleniowej, także zmiany pokoleniowej w polskiej policji. A więc stawiam na oficerów młodych, a już doświadczonych, na tych, którzy, których awanse wcześniej były przez lata blokowane przez tą właśnie. Um, Grupę ludzi, którzy wywodzą, wywodzą się z MO. Pytanie o policjantów, którzy mogą częściej niż do tej pory odchodzić z pracy miało też drugie dno, bo część związkowców w policji zresztą nie tylko mówi o tym, że jeśli rząd odbierze im przywileje emerytalne, no to wtedy masowo zaczną zwalniać się z pracy. To jest tak, że w związku zawodowym w policji jest jeden związek zawodowy trwa kampania wyborcza i różne hasła. Różne listy możemy przeczytać, a ja jestem konsekwentny. Polska policja ulega zmianie. To jest dobra zmiana, czego dowodem Światowe Dni Młodzieży, fakt, że pielgrzymi wiwatowali na cześć polskich policjantów. Dlaczego? Dlatego, że polscy policjanci, tak jak i funkcjonariusze innych służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, byli służebni wobec pielgrzymów. To jest zasada, która jest wprowadzana konsekwentnie w polskiej policji. Wczoraj. Wyróżniłem i wynagrodziłem finansowo funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej, Biura Ochrony Rządu, tych, którzy odznaczyli się, wyróżnili się właśnie etosem służby, którzy 39 zareagowali... 39 osób zostało tak. wyróżnionych, ale wyróżnieni, niewyróżnieni, e, e, ci, którzy spotykali się z wiwatami, czy też nie, no na emeryturę prędzej czy później pójść będą, e, pójść będą chcieli. I jak ta emerytura e, będzie wyglądała, w którym kierunku idą w tej chwili dokładnie plany rządu? Nie zmieniamy systemu emerytalnego, jeżeli chodzi o służby, natomiast e, wzmacniamy służby już po komitecie stałym, czyli po tym etapie Małej Rady Ministrów, jest ustawa, program modernizacji służb mundurowych. W budżecie, w projekcie budżetu na rok 2017 są przewidziane konkretne pieniądze, na to, żeby w przyszłym roku przeprowadzić. Właśnie ten program. On jest skrojony na 4 lata, zacznie się w przyszłym roku. Chodzi o to, żeby dodatkowe pieniądze przeznaczone na służby wzmocniły poczucie bezpieczeństwa obywateli. A więc przywracam na przykład posterunki policji, które zostały zlikwidowane przez rząd koalicji PO-PSL. Trwają konsultacje społeczne. Te konsultacje odbywają się przy pomocy mapy zagrożeń bezpieczeństwa. To są konkretne Sygnały. Zresztą panowie redaktorzy. Mówili Mówiliśmy na ten dzisiaj temat, o takiej dzisiaj mapie, an... podawaliśmy przykład Elbląga. Tam akurat dzięki zgłoszeniom ze strony mieszkańców udało się wprowadzić zakaz parkowania odholowywania samochodów z miejsca, gdzie było to bardzo niebezpieczne, no ale to jest powiedzmy taki przykład miękki. A co się dzieje wtedy, kiedy zgłoszenia dotyczą spraw naprawdę poważnych, to znaczy, okazuje się, że mapa zagrożeń wskazuje jakieś miejsce, gdzie jest szczególnie duże zagrożenie bycia, nie, pobitym o częściej niż zwykle zdarzają się włamania do samochodów, tak. do mieszkań. Co wtedy? Jaka wtedy zmiana wtedy, następuje? Wtedy te miejsca są patrolowane przez policję, czy to mundurową, czy to policję bez mundurów, a więc te miejsca są poddane analizie, zagrożenia są poddane analizie w tych konkretnych miejscach. Przykładów można by mnożyć, na przykład w Olkuszu chodziło o to, że parkowano w sposób nieprawidłowy na osiedlu. Po interwencji mieszkańców policja skontaktowała się ze spółdzielnią mieszkaniową i na zasadzie współpracy policji ze spółdzielnią, spółdzielnia wygospodarowała nowe miejsca parkingowe, a więc rozwiązano problem, który dolegał ludziom. I dużo takich map już powstało? Kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy. Mapa, mapa jest jedna, natomiast wejść jest ponad milion. Wejść na, na tą mapę jest tam 25%. Kategorii. Bardzo trudno. Zainteresowani rzeczy. Sobie, sobie doczytają tak, w ale, ale to jest niezwykle istotne. To jest ta zasada, która w Nowym Jorku kiedyś sprawdziła się za czasów burmistrza Julianiego: zero tolerancji. Tak. Zero tolerancji dla e, wszystkich aktów wandalizmu, dla, dla łamania prawa. I komendanta Bratona, bo on był twarzą tej zmiany tak. w Nowym Jorku. Ym, ilu będzie trzeba ściągnąć dodatkowych funkcjonariuszy na 11 listopada do Warszawy? Szykuje się Marsz Niepodległości, pewnie będzie marsz prezydencki, będzie też manifestacja Komitetu Obrony Demokracji. Co zrobić, żeby ten dzień przebiegał spokojnie w Warszawie? Oczywiście policja będzie przygotowana, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy będą manifestowali. Problem polega na tym, że jest środowisko które jest bardzo konfrontacyjne wobec organizatorów marszu niepodległości które jak to napisała gazeta wyborcza przechytrzyło organizatorów marszu niepodległości też można było odczytać satysfakcję wśród redaktorów gazety wyborczej że do tego doszło a więc zarejestrowało swoje demonstracje na trasie marszu niepodległości to niewątpliwie jest niebezpieczne tu chodzi o Działanie wymierzone w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby tak jak mówił chociażby Grzegorz Schetyna, więc przewodniczący. Totalnej opozycji, żeby atakować rząd ulicą i za granicą. No bo jakieś się starcia, jakieś no ale jak, jak awantury. Pla jak platforma rządziła, to z kolei ona mówiła, że Marsz Niepodległości i inne manifestacje to są działania wymierzone w, w, w rząd i że na ulicy się właśnie agresywnie protestuje przeciwko no ale to rządowi. Przypomnę, że w 2013 roku spłonęła budka przy ambasadzie rosyjskiej, a podczas rozmowy e, tej nagranej przy ośmiorniczkach, Byłego szefa CBA z wicepremier Bieńkowską pada wyraźna sugestia, że to była prowokacja ze strony ówczesnych władz. A propos problemów, Takich które... prowokacji nie będzie W ogóle nie będzie prowokacji ze strony władz Władze zapewnią bezpieczeństwo Policja zapewni bezpieczeństwo To a propos problemów, które mogą łączyć poprzednią ekipę rządzącą I tą obecną Czy kibice spędzają Panu sen, sen z powiek No bo szczególnie po występach Na wyjeździe tak zwanych Kibiców Legii Warszawa w, w, w Madrycie Ten temat powraca dzisiaj w gazetach kolorowych Można poczytać o tym, jak to Przedstawiciele mafii Pruszkowskiej, bez problemu pojawiają się na, na meczach nie tylko ligowych. Nie udało się tej wojny z kibolami wygrać ani poprzedniej władze, a nowa no właśnie robi coś w tej sprawie. Niewątpliwie jest postęp, jeżeli chodzi o tego rodzaju zdarzenia, my skoncentrowaliśmy naszą uwagę, dlatego że legia Warszawa awansowała do ligi mistrzów po 20. Jeden latach. I w związku z tym to wszyscy wszyscy patrzymy na to, na to co się dzieje. I źle się dzieje. Oczywiście źle się dzieje. W jednej z gazet kolorowych jest zarzut skierowany do właścicieli klubu ze względu na te, te relacje. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na stadionach, ono się poprawia jest mniej tego rodzaju wydarzeń, co nie znaczy, że jest dobrze, nie, jeszcze dobrze nie jest, ale zero tolerancji, o którym wcześniej powiedziałem, dotyczy również chuligaństwa. Nie ma tolerancji dla huligaństwa na stadionach czy poza stadionami. Dzisiaj o dziesiątej spotyka pan się z komendantami Straży Pożarnej i rusza nowa kampania społeczna MSW. Ja, czat i ogień, obudź czujność, przyłączamy się w Radiu Wojedynce do, do tej akcji. Dlaczego aż specjalna akcja jest potrzebna w tej sprawie przed sezonem grzewczym? Dlatego, że jest to bardzo poważny problem społeczny. W ubiegłym roku, a może bardziej precyzyjnie od września 2015 do marca 2016 roku, 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długo, długiej hospitalizacji. 50 osób zmarło. Od września tego roku 169 osób zostało poszkodowanych, zmarła jedna osoba, więc jest to bardzo poważny problem społeczny. Przeprowadziliśmy badania. Wiedza na ten temat, na temat tego zagrożenia jest niestety niewielka. Tlenek węgla jest niewyczuwalny, w związku z tym niezbędne są Czujniki, dlatego chcieliśmy poprzez naszą akcję społeczną rozdać tym wszystkim, którzy zgłoszą się czy to do Polskiego Radia, czy, czy to w inny sposób, na przykład na portalach społecznościowych, takie czujniki, żeby uwrażliwić tych wszystkich, którzy ogrzewają, korzystają z piecyków gazowych, uwrażliwić w tej sprawie. I Radiowa 1 dołącza do tej akcji nowej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Czad i Ogień, Obudź Czujność. Pierwszy czujnik będą mogli zdobyć słuchacze już dzisiaj. O, właśnie. Tak, tak. Ci, którzy nas oglądają przez internet, przy, przy pomocy kamery. O, tak to wygląda. Dziękuję, panie ministrze. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak był gościem Sygnałów Dnia Radiowej 1. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. 27 po 7.